23 dzień lutego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Grabowski, a to jest program Kontrast Plus, w którym naszym dzisiejszym gościem będzie Sylwester Kolgul, czyli starosta Białobrzyski. Witam serdecznie, panie starosto. Witam pana redaktora, witam wszystkich widzów. Panie starosto, pogoda, można powiedzieć, że zaczyna nam się wiosna, albo jest taki przedsmak wiosny, no a za tym idą roztopy, no bo śniegu dużo napadało, no i poziom w rzece Pilicy się podnosi. Czy stanowi zagrożenie? Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście sytuacja w związku z roztopami, a tak naprawdę z wydarzeniami z zeszłego tygodnia, to jest zatorem Kry na rzece Pilica, spowodował pewne działania organów starostwa powiatowego i okolicznych gmin, związane z ogłoszonym przez gminę Białobrzegi powodziowym stanem przeciwpowodziowym, tak. Wygląda w ten sposób, że pojawił się ten zator na rzece Pilica. Spowodowało to w zeszłym tygodniu w granicach wtorku, środy wezbranie w niektórych miejscach, zwłaszcza na terenie gminy Białobrzegi, wody. Sytuacja, która można powiedzieć dawno w tym rejonie się nie wystąpiła, bo mieszkańcy terenów nadpilicznych są przyzwyczajeni do tego, że ta woda czasami występuje i zazwyczaj rozlewa się w tak zwanym starorzeczu na pobliskie łąki i pola. Natomiast mamy do czynienia tak naprawdę zjawiskiem, które dotychczas rzadko występowało, a więc zatorem na rzece Pilica. W związku z powyższym został wprowadzony ten stan przeciwpowodziowy. Sytuacja wymagała bieżącego monitorowania zarówno chociażby przez służby straży. Zebrał się w zeszłym tygodniu również powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostały zaproszone przedstawiciele poszczególnych gmin. Mam tu na myśli pana burmistrza miasta i gminy Białobrzegi, burmistrza miasta i gminy Wyśmierzyce, wójtów z terenu gminy Promna oraz z terenu gminy Stromiec. Zaszczycił nas także swoją obecnością pan wicewojewoda Artur Standowicz. Oprócz tego oczywiście sztab związany z służbami powiatowymi, czytaj straż, policja. Rzeczywiście po pierwsze zagrożenie było wskutek tej kry, która jej spiętrzenie spowodowało, że jakby nurt wody na tyle się zmniejszył, że ta woda musiała sobie znaleźć nowe jakby miejsca, w których mogła się rozlać. Została w pewnym momencie uszkodzona taka naturalna grobla w Brzeźcach, to jest miejscowość w gminie Białobrzegi, ulica Rzeczna. I tutaj było chwilowe zagrożenie dla tak naprawdę dwóch gospodarstw. Natomiast ta grobla została szybko zabezpieczona przez działania Straży Pożarnej w Białobrzegach, a także służby gminy Białobrzegi. Sytuacja od tego momentu była mocno monitorowana. Jeszcze w piątek mieliśmy około 246 cm na drogowskazie. No i nie ukrywam, że to, co obserwowaliśmy i na co czekaliśmy, czyli roztopy i temperatura, która jakby zgodnie z zapowiedziami miała jakby osiągnąć wartości mocno dodatnie, budziła pewien niepokój, tak? Całe szczęście rozmawiałem zarówno wczoraj, jak i dzisiaj z panem komendantem Powiatowej Straży Pożarnej, panem Grzegorzem Gostkiem. Sytuacja pozytywnie, można powiedzieć, się ułożyła. Czy jest opanowana już na tę chwilę? Jest stabilniejsza jeszcze niż to było w zeszłym tygodniu. Na tyle jest stabilna, że jeżeli ten poziom się utrzyma, o którym powiem, a w tej chwili to jest w granicach 180 cm, czyli poniżej już jakby pewnego poziomu alarmu, będzie oznaczała, że nawet nie będzie trzeba monitorować, tak?
Niemniej jednak tutaj myślę, że ten tydzień jeszcze taki będzie stałej kontroli i monitoringu. No, chociaż wydaje mi się, że pewne niebezpieczeństwo już zostało zażegnane, dlatego że zator już w dużej części się został zlikwidowany w sposób naturalny. Część tej kry duża spłynęła. Nurt wraca jakby do swojego pewnego poziomu. Pogoda też na obecną chwilę sprzyja, ponieważ owszem, mamy temperaturę dodatnią za dnia, natomiast w nocy jednak mamy lekki przymrozek, więc to topnienie w sposób naturalny jest hamowane i w tej chwili no, nie ma ryzyka lokalnych podtopień. Niemniej jednak do końca tygodnia sytuacja na pewno będzie monitorowana, ale jest stabilniejsza i to jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców powiatu białobrzeskiego, zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości Brzeźce, Budy Brankowskie, czy też miejscowości Wincentów, bo te miejscowości w niektórych miejscach były zagrożone. Miejmy nadzieję w takim razie, że sytuacja będzie opanowana. No i nadchodzi ta wiosna, może niedługo ona do nas przyjdzie na stałe. A co się wiąże z tym? Wiosna, no to chciałoby się wyjść z domu. No sytuacja tutaj jest skomplikowana o tyle, że mamy cały czas pandemię. Możliwe, że już zbliża się do nas trzecia fala. No i stąd moje pytanie, jak wygląda sytuacja ze szczepieniami właśnie w powiecie białobrzeskim? Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja w znaczący sposób nie odbiega od tego, co się dzieje na terenie innych części kraju. Personel medyczny w zasadzie w 100% został już zaszczepiony. Według kolejności szczepieni są kolejni nauczyciele. Co mnie też cieszy, jakby nastawienie pozytywne do szczepień rośnie. Tak samo chyba to jest jakby jakiś trend taki, można powiedzieć, ogólnopolski. No czekamy w tym momencie tak naprawdę jedyne ograniczenia, które występują w związku ze szczepieniami, to jest no, brak tej szczepionki. To jest tak naprawdę problem zarówno ogólnopolski, jak i problem tak naprawdę światowy. Tak? Wiemy, jakie są problemy z dostawem tych szczepionek. Wiemy, jak to, no, w jaki sposób to współdziała. Wiadomo też, że wszyscy, myślę tak naprawdę, zarówno samorządowcy, ale nasi mieszkańcy, no, patrzą na to, jak będą następne decyzje sanitarne rządu polskiego, w jaki sposób będą ogłaszane, no i jak tak naprawdę będziemy mogli w dalszym ciągu funkcjonować w społeczeństwie, tak? Natomiast na obecną chwilę nie wystąpiły jakieś, można powiedzieć, no, nadzwyczajne problemy przy szczepieniach. Były spotkania wśród gmin. Bezpośrednio za szczepienia też tutaj mogę podziękować wszystkim gminom, wszystkim jakby włodarzom tych gmin, którzy jakby z mocy ustawy zaangażowali się w ten proces i to przebiega dosyć sprawnie, tak, no, oprócz tych problemów, które można powiedzieć, no, są wszędzie, tak. Mhm. Obostrzenia obostrzeniami, ale zakładam, że starostwo nie próżnuje i na pewno na rok 2021 jakieś inwestycje przygotowaliście. Jakie to są inwestycje? Panie redaktorze, szanowni państwo, rok 2021 szykuje się dosyć rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje. Wszystko to między innymi rekordowej dotacji, którą otrzymaliśmy od rządu polskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest 9 milionów i to jest, można powiedzieć, jedno z rekordowych dofinansowań, które otrzymał kiedykolwiek w historii, 20-letniej ponad historii powiat białobrzeski. Te pieniążki są już na naszym koncie i tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować serdecznie rządowi polskiemu o to, że również samorządy no nie zostały, że tak powiem, pozostawione samemu sobie. Możemy liczyć na to wsparcie, to jest bardzo ważne, ponieważ wszyscy cierpimy na pandemii. Pojedynczy mieszkańcy, obywatele, ale również i samorządy, tak? Z tych 9 milionów do przeprowadzenia są następujące inwestycje. Pierwszy priorytetowy to jest modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej. To jest budynku powiatowego zarządu dróg publicznych
Budynek bardzo zniszczony, no, który nie widział w cudzysłowie remontu tak naprawdę od lat 80., z którego tak naprawdę korzystają wszyscy mieszkańcy. W tym budynku przewidziana jest tak zwana kompleksowa termomodernizacja tego budynku z wymianą dachu, ociepleniem zewnętrznym, wymianą okien, nową wentylacją, będzie zamontowana pompa ciepła, fotowoltaika, podjazd dla osób niepełnosprawnych, poszczególne pomieszczenia też będą jakby malowane. No wszystko to spowoduje, że z jednostki bardzo zaniedbanej, bardzo zapuszczonej, no będzie to jedna z naszych wizytówek. W tym momencie trwa, można powiedzieć, kompletowanie dokumentacji. Jeżeli nie pojawią się jakieś zewnętrzne czynniki, to w tym roku ten obiekt zostanie zmodernizowany. Tak samo zresztą jak drugi obiekt, o którym chcę wspomnieć, to jest obiekt zespołu szkół ponadpodstawowych w Białobrzegach. Prace, które chcemy wykonać w tym budynku, to przede wszystkim wymiana przeciekającego dachu od kilku lat, to jest podstawowy problem. Będzie również ocieplony ten dach, będzie nowa elewacja na budynku, planujemy wymienić nawierzchnię na boiskach przy szkole, to jest boisku Orlik i boisku z powierzchni poultranowej. Także na potrzeby szkoły, ale również okolicznych mieszkańców, którzy chcą korzystać z tych obiektów, a one są bezpłatne. Chcemy taki wybudować kompleks socjalno-gospodarczy na potrzeby właśnie użytkowników tych boisk. W samej szkole chcemy także część z klas modernizować. Być może, jeśli starczy środków, zmodernizujemy pracownię informatyczną. Jest to jedno z założeń, dlatego że kształcimy, mówiąc krótko, jako zespół szkół, jako powiat białobrzeski, nowych informatyków. Sprzęt, wiadomo, informatyczny się dosyć szybko starzeje. No i mamy taką ambicję, jako starosta, jako zarząd, żeby przygotować dobrą ofertę dla potencjalnych absolwentów. To jest i na te dwa działania, na modernizację tych budynków mamy 3 miliony. Kolejne 3 miliony chcemy przeznaczyć na modernizację drogi powiatowej relacji Stromiec, Kolonia Bobrek. To jest ponad 4 kilometry. Będzie tutaj przewidziana nowa nawierzchnia, poszerzona na całej długości do 5,5 metra. Czyli takie wymiary, która powinna mieć droga powiatowa. Będą oczywiście nowe zjazdy do gospodarstw, będzie nowe pobocze. Co istotne, jest to bardzo niebezpieczny odcinek, gdzie mamy duże zagęszczenie okolicznych drzew, gałęzi. To wszystko będzie wykarczowane, wszystko będzie usunięte, będzie poprawiona widoczność. Będzie też nowe rozwiązanie komunikacyjne przy skrzyżowaniu w Stromcu. Jest to jedno z bardziej kolizyjnych skrzyżowań w ogóle w powiecie. I poprzez to rozwiązanie, które zaproponujemy w projekcie, no chcemy po prostu zniwelować jakby to ryzyko. Przy czym założenia są takie, że albo tą inwestycję zrealizujemy w tym roku, jeżeli się uda jakby wszelkie zagadnienia projektowe dopiąć na ostatni guzik, jeżeli nie, to będzie to inwestycja w przyszłym roku. I jeszcze jeden projekt w ramach tych 9 milionów to jest przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radzanów i na terenie gminy Stara Błotnica. Na terenie gminy Radzanów to jest, można powiedzieć, drugi etap. W 2020 był pierwszy etap tej drogi, w 2021 jest drugi etap, to jest przebudowa drogi Bukówno, Młodynie Dolne, 1700 metrów. Droga zyska nową nawierzchnię, zostanie poszerzona również do 5,5 metrów, plus standardowe działania typu nowe pobocze, nowe zjazdy. Oczywiście bardzo też dbamy, aby droga miała właściwe odwodnienie,
które wpływa na żywotność tej drogi. I tu mogę powiedzieć, że przetarg w tym momencie został ogłoszony nawet tak naprawdę dzisiaj. Można zachęcić przy okazji potencjalnych oferentów do składania ofert. Z niecierpliwością czekamy na oferty. I myślę, że za jakieś 2 tygodnie będziemy wiedzieli, jak cenowo będzie to wszystko wyglądało. Jeśli się nic nie wydarzy, to do końca wakacji tą drogę powinniśmy zrealizować. To jest na pewno konkret, tak? Panie redaktorze, szanowni państwo, co do dalszych decyzji w zakresie dróg, znaczenie będą miały chociażby decyzje, czy zostanie nam przyznana dotacja w ramach tak zwanego funduszu dróg samorządowych, tak? Złożyliśmy 2 wnioski jako powiat białobrzeski. To jest droga na terenie gminy Stromiec, Ksawerów Nowy, Podlesie, Grabowy Las, 3,5 kilometra. I drugi wniosek na terenie gminy Białobrzegi, Sucha Kamień, prawie 2 kilometry. Jeżeli dostaniemy środki na ten cel, to samorząd powiatowy, ale również nasi partnerzy ze strony gmin, czyli gminy Stromiec i gminy Białobrzegi, zabezpieczyli środki finansowe. Więc tak naprawdę decyzja po stronie pana wojewody, czy te środki zostaną uruchomione, i wtedy będziemy chcieli również to zrealizować. Z inwestycji w zasadzie, które już się dzieją, też bardzo ważnych dla mieszkańców powiatu białobrzeskiego, została już podpisana umowa na modernizację oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Tym samym, który w zeszłym roku, 2020, jako jeden z pierwszych zmagał się tak naprawdę z koronawirusem. Mam tu na myśli jednostkę zamkniętą, to był marzec zeszłego roku. Będzie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, która służy temu obiektowi. Została już podpisana na ten cel umowa z wykonawcą. Myślę, że z informacji, które przekazał mi wykonawca, początek prac planowany jest na lipiec, sierpień. Szanowni słuchacze, też jako Zarząd Powiatu Białobrzeskiego od 2 lat czynimy starania, aby nasz zarząd dróg coraz bardziej jakby zmieniał swoje oblicze na plus. Powiatowy Zarząd Dróg niestety to była jedna z najbardziej zaniedbanych. W momencie, kiedy obejmowałem, można powiedzieć, stery u władzy, dysponowaliśmy tylko i wyłącznie starym sprzętem, czy to przekazanym przez wojsko, czy przez generalną dyrekcję. Od 2 lat systematycznie staramy się ten stan rzeczy zmieniać. W 2019 roku został zakupiony, używany samochód ciężarowy z tak zwanym HDS-em na potrzeby naszej jednostki. Także została zakupiona piła do takich wycinania krzewów, drobnych drzew. W 2020 została zakupiona nowa piaskarka i patrząc między innymi na zimę i to na to, jakie są nasze potrzeby, nie mamy jeszcze jakby może do końca obranego celu, ale zamierzenia są takie, że albo zakupimy ciągnik na potrzeby naszego zarządu dróg, nowy ciągnik, chociaż ja po ostatniej zimie zmierzam jakby zmienić swoje plany i zaproponować być może członkom zarządu, jak również radnym, zakup nowej piaskarki, a może i nowego samochodu, bo jednak ta zima pokazuje, że w tym zakresie trzeba jednak usprawnić swoje działania. Co prawda odzwyczailiśmy się troszeczkę od zimy, ale ten rok jest jednak, można powiedzieć, specyficzny i pokazuje, że jednak w tym zakresie również trzeba być przygotowanym. Co nie oznacza oczywiście, że byliśmy źle przygotowani, tak, bo te działania w zakresie zimowego utrzymania były bardzo, można powiedzieć, dynamiczne i rozwijające się. Byliśmy przygotowani, niemniej jednak mamy sprzęt, który jest, jeśli chodzi na przykład o samochody,
to są stare, przekazane jeszcze przez wojsko z lat 70., które często się psują. Dlatego chcąc być niezawodny, chcą być bardziej mobilny, no niestety czasami podczas tego sezonu zimowego już no, zaszły przypadki, że trzeba było wyjeżdżać, a panowie zamiast wyjechać w teren, no muszą je remontować. Dlatego tu pojawił się żywy pomysł, żeby jednak być może zmienić jakby priorytet z ciągnika, który był jakby przedmiotem rozmów podczas budżetu, na chociażby właśnie nową piaskarkę i nowy samochód, bo to pozwoli nam jakby dać nowe możliwości, zarówno w okresie letnim, ale przede wszystkim zimowym. Panie starosto, pomysłów jest wiele, inwestycji jest wiele, ale czas naszego programu niestety dobiega końca. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się i porozmawiać, czy te inwestycje udało się zrealizować w tym roku. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Bardzo miło było mi, że mogłem tutaj gościć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki programu Kontrast Plus. Do zobaczenia.